Kod norweski leśny. Wady i zalety. Oczywiście dla wielu te koty są pozbawione wad, dlatego będą na samym końcu. Zacznijmy od zalet. Pierwsza z nich to taka bardzo fajna cecha charakteru kotów norweskich leśnych, czyli bardzo duża łagodność i taka przyjacielska natura. One są bardzo przyjazne, bardzo pozytywnie nastawione do otoczenia. W taki fajny, pogodny sposób odbierają to, co je otacza, i ludzi, i zwierzęta, i wszystkie sytuacje, jakie są. To nie są koty, które mogą nam sprawić problemy, czy to brakiem łagodności, czy takim niezbyt fajnym, negatywnym stosunkiem do świata. One są bardzo łagodne, bardzo przyjazne i w fajny sposób powoduje to, że się z nimi żyje. Są to też koty, które potrafią być naprawdę dużymi pieszczochami, ale wtedy, kiedy one chcą. Wtedy, kiedy one chcą, nie ma problemów, czy się przytulać, czy głaskać. I kolejna sprawa, i kolejna zaleta, to nie są koty nachalne, to nie są koty natrętne. One nie będą się dopominały tych pieszczot, one nie będą nam przeszkadzały. To są koty, które nie będą po prostu nam wchodziły na głowę czy też w drogę, żeby na przykład je pogłaskać. Świetna cecha. Są to też koty, które uwielbiają być przy nas. Lubią za nami chodzić, ale cały czas zachowują dystans. Nie przeszkadzają nam, nie są natrętne, jak wspomniałem, i one mają troszkę takiego dystansu. Chcą być z nami, ale nie za blisko. Nie przeszkadzają, nie wchodzą nam w drogę. Oczywiście wiele osób nie lubi, kiedy kot za nimi chodzi, czy też nie lubi, kiedy ten kot cały czas by chciał mieć naszą uwagę zwróconą. I koty norweskie takie nie chcą. One są naprawdę fajnymi towarzyszami, nie wchodzącymi w drogę, ale będącymi przy nas. W taki fajny, zrównoważony sposób będące obok nas. Koty te też uwielbiają zabawy, ruch, skoki, wspinaczki i bardzo fajnie, kiedy połączymy to z uczeniem ich. Tak, koty można uczyć, a koty norweskie leśne naprawdę bardzo szybko się uczą. One naprawdę potrafią złapać bardzo wiele rzeczy, o których niestety niektórzy zapominają, że w ogóle kota da się czegoś takiego nauczyć. A tak jest. I warto to robić, warto to połączyć z tą zabawą, z tym ruchem, ponieważ dosyć, że ten kot będzie zadowolony, bo jest z nami, to jeszcze się czegoś nauczy. Dobrze dogadują się z kotami, z psami, a nawet z tymi mniejszymi zwierzątkami, które często w przypadku innych ras po prostu stają się obiektem polowania. Do tego są to koty mocno uodpornione na deszcz, na wodę, na bardzo niskie temperatury. Są to koty, które naprawdę w każdych warunkach właściwie są w stanie sobie poradzić. Lubią się z dziećmi, lubią zabawę z dziećmi, chociaż jak zawsze obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić, dobrze się znać i znać granice. Ale w porównaniu z wieloma innymi kotami, to ten kot świetnie odnajdzie się w kontaktach z dziećmi. Nie sprawia w tej materii problemów, nie przeszkadza, nie jest zbyt dumnie nastawiony do otoczenia, żeby ta zabawa z dziećmi im przeszkadzała. Dogadują się, tak jak wspomniałem, z innymi kotami, ale tu muszę zaznaczyć o socjalizacji. Lubią też, jak na przykład w domu jest drugi kot. Jeśli chodzi o pielęgnację, chociaż nam się wydaje, że te koty to coś, gdy mówimy o pielęgnacji, przerażającego, że tak dużo trzeba włożyć czasu i sił, żeby ta pielęgnacja była przeprowadzona, to jednak koty norweskie leśne nie są aż tak ciężkimi kotami, jeśli chodzi o pielęgnację. Oczywiście trochę czasu nam to zajmie i regularności wymaga, ale one świetnie radzą sobie same. A tak, to jest prosta i szybka. Naprawdę wiele osób może się zdziwić, że taki imponujący kot nie potrzebuje aż tak wiele czasu na pielęgnację. Do tego są to koty ciche. One nas nie będą wkurzały ciągłym miauczeniem, ciągłym ruchem. One są takie, jak powiedziałem, spokojne, zrównoważone. Do tego koty zdrowe, odporne, naprawdę długowieczne. Dużo było pochwał, teraz może kilka wad. Tylko pamiętajmy, te wady to dla większości będą czymś nieprzeszkadzającym,
albo czymś, co da się wyeliminować. Pierwsza z nich to wielkość. One potrafią ważyć 8-9 kg, czyli naprawdę potrafią być na kilka razy cięższe od niektórych kotów. I musimy o tym pamiętać, że jednak wzięcie tego kota na ręce czy też na kolana to jest jednak kilka kilogramów. No ale dla większości z nas to nie jest żadna wada. Kolejna rzecz to, że jest ruchliwy i lubi się wspinać. I to już może sprawiać troszkę więcej problemów, ponieważ łączy się to też z dużą ciekawością. One są naprawdę ciekawskie. I najczęściej, chociaż są uważne, chociaż raczej są ostrożne, to może to się łączyć z niektórymi zagrożeniami. Czy coś przewrócić, czy ta ciekawość też może być niestety, no, dla wielu wadą. Do tego nie lubią samotności. Najlepiej czują się, jeśli mają towarzystwo. Wiele kotów potrzebuje tego towarzystwa naprawdę niewiele. Może długimi godzinami być samotny, ale norweskie koty leśne jednak wolą mieć kogoś przy sobie. Najlepiej, żeby to był człowiek. Niekiedy dobrym wyborem jest drugi kot, ale zawsze ta obecność kogoś obok nich jest im potrzebna. I chociaż nie będą się narzucać, nie będą chciały być cały czas w centrum uwagi, to jednak ta obecność jest potrzebna. Muszą też mieć troszkę miejsca, żeby się wyszaleć. Jednak ta potrzeba ruchu, ciekawość, chęć zabawy, wspinania się, duża ruchliwość powoduje, że też muszą mieć gdzie tego zrobić. Czy to jakiś wysoki drapak, czy to jakaś przestrzeń zaaranżowana dla nich, tak żeby po prostu miał gdzie się wyszaleć. Do tego sporo czasu na zabawę. Jednak te koty nie są typem kotów, które 2-3 razy pogłaszczemy i już cała zabawa po nas, za nami. One jednak potrzebują naprawdę sporo czasu na zabawę. Najlepiej oczywiście z nami. I wtedy dopiero te koty są szczęśliwe. I tutaj trzeba pamiętać, że tego czasu jednak troszkę potrzeba. Kolejna rzecz to to, że te koty są troszkę niezależne. Tylko czy u kota to jest wada? Czy coś, co jest naturalnie wpisane w jego charakter? Oczywiście nie, ta niezależność nie oznacza, że to będzie coś, co nam będzie przeszkadzać, będzie się buntował, niszczył, tylko po prostu jak to kot, czy też człowiek, mają swoje zdanie, mają swoje spojrzenie na świat i nie wiedziałem, czy to zaliczyć do wad, czy do zalet, ale ta niezależność jest. Chociaż właściwie ani wada, ani zaleta, tylko taka zwykła cecha kotów, ponieważ naprawdę niewiele raz kotów jest pozbawiona tej niezależności. Więc jak widać, o wiele więcej zalet. Koty bardzo fajne. Jeśli któraś z tych wad jednak uniemożliwi, można powiedzieć, wybranie takiego kota, to bardzo dobrze, ponieważ może inne koty będą do ciebie lepiej pasowały, a zakup kota, psa, innych zwierząt, z którymi się nie dogadamy albo nie zapewnimy mu tego, czego potrzebuje, to jest coś bardzo, bardzo złego, zwłaszcza dla zwierząt. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały, linki w opisie. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.